Dzień dobry Państwu. Guten tak. Minął 1 maja. No i jakoś się tak dziwnie wydarzyło, że uświadomiłam sobie wokół tego 1 maja, jak wiele zdarzeń wiąże się z tą datą. I my tutaj lokalnie skupiamy się na dacie, no wiadome, jest to święto pracy, też jest to dla nas ważny czas, bo jest majówka, można sobie coś tam zaplanować. W tym roku też dosyć dużo mówi się o tym, że. Polska wstąpiła wówczas do Unii Europejskiej, o Europejsze Union, no bo świętujemy 20 lat i tak dalej. A mnie zaczyna no, drapać troszeczkę z innej strony i nie ukrywam, że to się dzieje za pośrednictwem moich znajomych, którzy to w ostatnim czasie wręcz zbombardowali mnie informacjami o willi. Mowa oczywiście o willi Goebbelsa która to po raz kolejny wraca na pierwsze strony gazet, a że jest to temat mi bardzo bliski, o czym też trochę wspominam w odcinku ze Stefanem Müllerem, także możecie sobie do niego zajrzeć. No i do tego wszystkiego Goebbels umiera właśnie 1 maja 1945 roku, to postanowiłam, że biorę się za ten odcinek i opowiem Wam dzisiaj nieco o moich doświadczeniach, które mam z posiadłością Józefa Gebelsa, czyli oczywiście ówczesnego ministra propagandy. Przyznam na początek, że do tematów okołowojennych sięgam raczej niechętnie. No, Jeśli chcecie jakoś mocniej zagłębić się w daty i w ogóle poznać sylwetkę Józefa Gebelsa, to sięgajcie po jakiś podcast historyczny, nie tutaj. Ja mam takie poczucie, że jak będę dużo opowiadać o tym, fragmencie historycznym, jakim jest II wojna światowa, no to będę tak jakby dokładać swoją cegiełkę i dmuchać jakiś balon nienawiści, a moim fokusem jest język. No więc nie zanurzam się dzisiaj w jakieś bardzo duże szczegóły i zdarzenia z tamtego czasu. Dotknę ich z grubsza, ale przede wszystkim skupię się dzisiaj na Goebbelsowej posiadłości, czyli Goebbels Villa am Bogenzy. Teren nad Bogenzy Józef Goebbels dostaje w 1936 roku jako uwaga prezent urodzinowy. I on ten prezent rozbudowuje no, tam w okolicach 1939, tworząc właśnie wspomnianą willę. Tak powstaje łącznie 30 sypialni. No, i cały ogrom przestrzeni biurowych. W jednym ze źródeł czytałam, że to jest chyba około 40 takich przestrzeni, małych, większych biur. Jest też sala kinowa, basen. No, masa w ogóle przestrzeni, które można wykorzystać w różnym celu, w tym także do takiej sielankowej beztroski. No, jest to to, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, przez pewien czas taka dacza letniskowa posiadłość, no, gdzie odpoczywa rodzina Gebelsa. Jest to rodzina, która w sercu wojny liczy osiem osób. Jest to oczywiście Józef Goebbels, jego żona Magdalena i ich szóstka dzieci. Co ciekawe, dzieci zostały nazwane no, tak w, tak w myśl pokłonu strony Adolfa Hitlera wszystkie na literę H. Magda ma też miała też syna z pierwszego małżeństwa, syn również miał imię na literę Harold. No więc można wnieść, że już przed małżeństwem z Józefem jakoś fascynowała się postacią Adolfa Hitlera. No i ja myślę, że to, ten cały pomysł jest też jednym z miliona dowodów, jak ogromną rolę w życiu tej rodziny. Odgrywał właśnie Adolf Hitler. Rodzina Goebbelsów tworzy pozór rodziny idealnej, no bo taka powinna być rodzina czystej krwi. No, kobieta, która trwa przy mężu, rodzi dzieci. Jak pewnie wiecie, Józef Goebbels jest też autorem, no i wyznawcą, tak zwanych trzech K, czyli Küsie, Kinda, Kirsie. Czyli kuchnia kościół dzieci. Natomiast, no, powiedziałam, pozór, i chyba pozór to jest to słowo klucz, no bo zacznijmy od tego, że sama Magda, kiedy wiąże się z Józefem Gebelsem, no jest już rozwódką, a Gebel z kolei, po zawarciu małżeństwa z Magdaleną, jest znany z licznych romansów. No zresztą jeden z nich prawie przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Goebbels zakochał się wówczas bez pamięci w Lidii Barowej, w czeskiej aktorce. No i te liczne romanse między innymi właśnie dzieją się we wspomnianej willi am Bogensej. To tam Goebbels przyprowadza swoje kochanice. Koniec końców to małżeństwo wytrwa wytrwano do samego końca. Głównie z tego, co rozumiem, to ze względu na interwencję Adolfa Hitlera, no, który kategorycznie jakby kazał zakończyć wszelkie jakieś tam miłostki i być wzorem dla narodu, za, za czym oczywiście małżeństwo Goebbelsów podążyło. Wille rodzina traktuje no, przede wszystkim jako ostoję spokoju, Natomiast jest to też zakątek do wszelkiego tworzenia, czy to przemówień, czy jakichś koncepcji, którymi później Goebbels zachwyca naród, no i samego Führera. Zresztą ten przydomek właśnie jest autorstwa właśnie Józefa Goebbelsa. Z tego typu sugestii, no, jakby to nie zabrzmiało trafnych... Goebbels słynie i chciałabym się na tym na chwilkę zatrzymać, no bo co by o nim nie powiedzieć, to gdybyśmy jakimś cudem byli w stanie no chociażby na chwilę porzucić ten obszar, w którym Goebbels działał i z czym wiązała się cała jego postać, to ten przydomek geniusz propagandy jest mu nadany bardzo słusznie. No, Goebbels jest na swoje czasy pionierem, na przykład tworzył materiały wideo. No, jako jeden z pierwszych czy pierwszy, coś na kształt współczesnych spotów reklamowych. No, wówczas były to filmy propagandowe. Zresztą w jednym z filmów, jak się przygotowywałam do tego odcinka, to trafiłam właśnie na taki film propagandowy, gdzie występuje cała rodzina Geppelsa. Jest oczywiście Magda z dziećmi na kolanach, tam siedzi na ganku. Dzieci mówią jakieś wiersze potem pozyją do zdjęcia. No, było to jakieś nowum. Wówczas, jeśli chodzi o takie działania, no, no musimy powiedzieć propagandowe, ale jakby nie patrzeć, jest to tworzenie właśnie jakiegoś PR-u, jakiegoś rodzaju reklamy. A Goebbels w takich, no w wykorzystywaniu stosunkowo nowych mediów był biegły, sięgał po radio, sięgał właśnie po film. Co ciekawe, też dosyć dobrze wykorzystywał wszelkie zbiegi okoliczności, ale już tutaj jakoś nie chcę mocno wchodzić w szczegóły. Natomiast nadawał cały czas Hitlerowi pierwiastek boskości. No i sprawdzał się w tym, jak pewnie wszyscy wiecie, no doskonale na tamten czas. Mi taka zawodowa twarz Gebelsa bardzo przypomina sylwetkę seryjnego mordercy Teda Bandi. Ponieważ oglądałam dokument o Tedzie Bandim i o jego procesie, no i on podczas procesu bronił się sam, zrezygnował z adwokata i robił to doskonale. Oczywiście no, poniósł porażkę, no bo był winny i to było wszystko jasne. Natomiast jest tam taki moment, że sędzia, o ile się nie mylę, to jest w mowie końcowej, nawiązuje do tego, jak Ogromnym żalem jest obserwowanie takiego, takiego człowieka, takiego potencjału jednostki, która no, niestety wybiera jednak drogę i historię tragiczną. I ten potencjał jest wprost i tak naocznie marnotrawiony. I ja podobną historię odnajduję w Józefie Gebelsie, ponieważ myślę, że jego potencjał. No, był po prostu ogromny, to był po prostu facet, który myślę, że wyprzedzał w jakimś sensie swoją epokę, no ale niestety wykorzystał to w takim obszarze, a nie innym. To jest faktem znanym, ale napomknę może dla najmłodszych, albo nie wiem, no, młodszych odbiorców, kiedy wojna się kończy i na Berlin naciera Armia Czerwona, to Goebbels wraz z rodziną dołączają do podziemnego bunkra Adolfa Hitlera, e, czyli fu Bunka. No i tam chwilę po samym e, Führerze, e, najpierw Magda Goebbels odbiera życie swoim dzieciom. Ona je otruwa cyjankiem, zresztą przez asyście e, lekarza, ale no to z jej ręki jakby dzieci e, tracą życie. E, a następnie e, Józef Goebbels strzela do swojej żony, później natomiast popełnia samobójstwo. No, to, z jakich powodów to się wydarzyło, jest, wydaje mi się jasne. Oczywiście strach przed konsekwencjami. Te konsekwencje są jasne dla Magdaleny i Józefa, natomiast są oni też pewni, że dzieci, po tym, jeśli oni sami odebraliby tylko sobie życie, a zostawili dzieci, dzieci byłyby wykluczone. No i niosły takie brzemię z nazwiska rodziców, dlatego ginie cała rodzina. Kiedy ja byłam w willi, o czym za chwilkę wam opowiem, o co w ogóle chodzi. No nie byłam tam stricte jako turystka i miałam okazję porozmawiać z tubylcami, którzy zaprezentowali mi w pewnym momencie no tak jakby jedną ze ścian budynku, która jest w oknach, jakby jest okno za oknem, więc właściwie sypialnia za sypialnią, one są ustawione w rzędzie. I usłyszałam, że to były pokoje dzieci, no, w których rzekomo znaleziono ich ciała właśnie po odruciu przez, przez ich matkę, przez Magdalenę Goebbels. No ale z historii wiemy już, no, że, że, że tak nie było. Są zresztą fotografie. Faktem jest, że do tego zdarzenia doszło poza Willu. Można, myślę sobie, zamknąć ten wstęp w tezie, że od 1 maja, kiedy to Goebbels umiera, w 1945, no ta ogromna zjawiskowa willa staje się niejako bezpańska. Jest oczywiście kilka epizodów, gdzie ona służy jakimś celom. Przez chwilę jest na przykład szpitalem wojskowym, no a później zostaje przyjęta przez Młodzieżowe Skrzydło Wschodnio-Niemieckiej Partii Komunistycznej. I to jest w ogóle temat na oddzielną historię, bo to jest oddzielny obiekt. Ten obiekt jest chyba jeszcze większy niż sama willa, ale no, o tym nie chciałabym opowiadać, bo chciałabym się skupić już na samej, samej willi Gebelsa. No i jakby poza tymi zdarzeniami, w samej willi dzieje się już później naprawdę niewiele. Pisze się o niej sporo, jako wyzwaniu, jako pewnym problemie. Z zarządzaniem posiadłością, natomiast samych aktywności i jakichś rozwiązań na podtrzymanie stanu budynku i w ogóle całego obiektu no, jest niewiele. Swoją drogą jest to jedyny taki ponazistowski budynek, ponazistowska posiadłość, która nie została zniszczona po zakończeniu wojny, więc no, jakby nie patrzeć, jest to unikat. Przez lata są jakieś próby, można je zaobserwować przy różnych przedsięwzięć. Były o ile wiem jakieś eventy, jakieś wystawy, festiwal też chyba tam się jakiś wydarzył, który wyprzedał się na pniu. No i przez lata było sporo chętnych, którzy chcieli tego typu przedsięwzięcia Podejmować. Oni przedstawiali też swoje pomysły jako rozwiązania unikatowe dla tego obiektu. Natomiast problem był ze źródłami finansowania. No, były one na tyle wątpliwe, że miasto nie wyraziło finalnie zgody na przyjęcie tego obiektu przez jedną i konkretną organizację. I jeśli dobrze liczę, to właśnie na te lata takiego bujania się z tym, co tam dalej można zrobić, przypada właśnie moja obecność w Willi. I był to rok 2009, no kiedy to w wakacje między studiami szukałam jakiejś opcji wyjazdu do Niemiec, bo strasznie miałam ciśnienie na to, żeby obcować z tym żywym językiem, a nie tylko tym, co się dzieje na studiach. I znalazłam taką organizację, która się nazywa Ofen i ona proponowała coś na kształt współczesnego work and travel. Czyli zasadniczo z całego świata zjeżdżają się ludzie i pracują nad jakimś tam projektem i organizacja Offenheise no właśnie proponowała tego typu rozwiązanie. Oni proponowali różne działania na tle kultury, zadbania o zabytki. No naszym zadaniem jako uczestników miało być przywracanie, jakieś takie proste pomocy przy renowacjach różnych miejsc. I w ramach tego otrzymywaliśmy spanie, wyżywienie, no i oczywiście bezcenny benefit spotkania ludzi z całego świata. Ja chciałam pojechać jako uczestnik, właśnie na taki kamp, ale no szybko zgadało się, że znam angielski, znam też niemiecki. Aha, bo w ogóle warto powiedzieć, że jakby językiem urzędowym takich kampów jest język angielski, no bo ludzie są z całego świata, więc wiadomo jest, że prowadzenie jakby całe i komunikacja będzie się odbywała w tym języku. Natomiast wyszło, że jakby ja znam też ten język niemiecki, no i dostałam propozycję poprowadzenia takich kampów i zostania tam nie na dwa tygodnie, a na trzy miesiące i podróżowania właśnie po różnych lokalizacjach. No, dla mnie to był jackpot. Więc najpierw wylądowałam na takim kampie, powiedzmy testowym, byłam takim uczestnikiem, obserwatorem, żeby skumać w ogóle, jak prowadzi się grupę, no, jaka jest dynamika takich spotkań, a później dostałam już własny kamp, dostałam też niebieskiego Opla gdzie ludzie w ogóle z Offenehoysa, z którymi zresztą się później bardzo blisko zaprzyjaźniłam, śmiali się, że to jest moja błękitna błyskawica, no staruszek straszny, ale ja byłam wtedy prosto po zdaniu prawa jazdy, więc w ogóle dla mnie to był debiut całkowity, no i przemieszczałam się jakby między tymi kampami i na pierwszy kamp, jaki zostałam wysłana, to było właśnie do Goebbelsa w Wandlitz. Od razu Wam powiem dla jasności, że nie spaliśmy bezpośrednio w obiekcie. My nie spaliśmy w willi. Po pierwsze, dlatego, że no, willa była zamknięta z różnych względów. Za chwilę o tym opowiem. Dlaczego ona w ogóle nie jest jakkolwiek udostępniona. Natomiast to był też już czas, kiedy obiekt w ogóle się nie nadawał do jakiegokolwiek użytkowania. No to już popadło przez lata w ruinę, ale tak jakby naprzeciwko, vis-a-vis -vis tego głównego obiektu jest inny budynek. W tym budynku znajduje się obecnie szkółka leśna. Z tego, co ja rozumiem, to tam znajdowała się część właśnie ta taka biurowa. No i ta szkółka. Waldschule jest taką szkółką dla dzieci. Dzieciaki z różnych przedszkoli czy szkół przychodzą tam na warsztaty. Uczą się o drzewach, o roślinach. W ogóle w dekoracjach są też wypchane zwierzęta. No, jest to abstrakcja, ale no jest to jednocześnie też jakiś jedyny znak życia tego miejsca. I w tym samym budynku właśnie była też część taka no, przysposobiona do naszego pobytu. Zresztą myślę, że ona cały czas jest w jakimś sensie użytkowana, że tam jakieś inicjatywy się wydarzają. Łazienki, kuchnia, pokoje i tak dalej. Cały kamp trwał trzy tygodnie, no więc tyle czasu miałam na wędrowanie po tych 17 hektarach całego przybytku. Natomiast naszym zadaniem no, nie były jakiekolwiek prace przy samej Wilni. My mieliśmy tak jakby bazę na terenie właśnie tego obiektu, natomiast zajmowaliśmy się akurat w wypadku tego kampu tam drzewostanem tam trzeba było obczyszczać jakieś tereny leśne, no i my pomagaliśmy w ten sposób. Natomiast ten czas po pracy spędzaliśmy już na samym terenie i mieliśmy no, okazję słuchać jakichś w ogóle <grytanie> niesamowitych historii od lokalsów. Ja miałam tam do pomocy dwóch gości, którzy na co dzień mieszkali w Wandlic, natomiast przyjeżdżali, no to był tak, tak jakby ich cykl pracy. Cały dzień spędzali z nami, zaczynali z nami dzień, później działaliśmy razem przy tych drzewach, no i po pracy zostawali z nami jakieś tam ogniska i tak dalej i pokazywali nam teren, posiadłość i także nawet zdjęcia takie archiwalne, no także to było, było to duże przeżycie. Sale i w ogóle przestrzenie, które są w samej willi możecie zobaczyć do dziś. I to dokładnie w takiej samej formie, jak ja, czyli przez okno. No niestety nikt z tych naszych pomocników nie miał kluczy, i myślę, że nie miał ich właśnie ze względu na nas. Bo ja sama bardzo mocno jakoś próbowałam podchodzić, że może chociaż na chwilę i tam nikomu nie powiem, i tak dalej, żeby tylko nas wpuścili. Natomiast jasno było powiedziane, nie ma kluczy, do tego obiektu nie ma wejścia, no więc, jakby ja z samego środka willi też nie miałam okazji zobaczyć na własne oczy, ale Goebbels był zachwycony takimi znaczy w ogóle bardzo nowoczesnymi rozwiązaniami. I między innymi jest część wyposażona w spore przeszk przeszklenia od ziemi do sufitu, więc poza tym, że jest. Para na oknach i trzeba ją sobie tam łapką zetrzeć, to naprawdę można zajrzeć i, i można zobaczyć, poczuć jakby ten klimat wnętrza. Ja mam świadomość tego, że moja wizyta była lata temu, no, 2009 rok, to jest kupa czasu i szczerze mówiąc, nie zdziwiłabym się, jakby ostatecznie ktoś rzucił ten pierwszy kamyk w okno, i, i teraz może nawet jakoś tam można się przespacerować. Zresztą, ja podrzucam Wam link w źródłach. Gdzie dwóch gości spaceruje po wnętrzach i to jest taki spacer, no moim zdaniem, na lewo, bo idą, bo mówią bardzo cicho, idą z jakąś tam małą latarką i tak się przedzierają, żeby nikt ich przypadkiem nie złapał. Więc może jakoś tam można tych przestrzeni doświadczyć dosłownie polecam wam w ogóle no to nie jest jakiś profesjonalny materiał ale można zerknąć można zobaczyć basen, jacuzzi ogrzewanie podłogowe nawet, salę kinową no, wszystko na tamte czasy bardzo prestiżowe bardzo w duchu całej sylwetki Józefa Goebbelsa który moim zdaniem mentalnie starał się w jakimś sensie wyprzedzać, wyprzedzać tę swoją epokę sama willa z zewnątrz nie jest dla mnie osobiście jakimś wielkim zjawiskiem. No, może ze względów gabarytowych, owszem. Natomiast wnętrza na mnie oddziałują. Wszystko jest takie monumentalne, strzeliste. Nie wiem, czy dobrym słowem będzie słowo solidne, ale tak to odczuwam. Jest sporo drewna. Tam też jakaś była akcja z podłogami, że wymienili je na pewnym etapie. Więc one nie są akurat oryginalne, natomiast no, robi to rzeczywiście wrażenie. Jest też nad jeziorem dodatkowy domek, z którym wiąże się wiele opowieści. Ja na przykład poznałam taką wersję, że miał tam mieszkać Herald, czyli syn Magdy Goebbels z pierwszego małżeństwa, ale od razu powiem tutaj, że nie wiem ile jest w tym prawdy. Nie doszukałam się takich informacji, żeby potwierdzić te rewelacje. No ale do domu udało mi się akurat tego malutkiego wejść. Wejście jest illegales, żeby było jasne, więc nie namawiam. Jest to dom versus willa, no mały. Przed domem zachował się na, nawet stół ping-pongowy, taki no old Tam jest, On jest ogrodzony w ogóle, cały ten teren domku, niezależnie od willi. Natomiast jest to o tyle ciekawe, że, że ten dom znajduje się przy samym jeziorze. No i swoją drogą, tutaj mam taką historię, bo jak byłam na studiach, to opowiadałam wtedy tak na gorąco, co ja to tam doświadczyłam i gdzie to mnie nie widzieli. I moja koleżanka opowiedziała mi wtedy o filmie, który miała oglądać. I ten film miał przedstawiać losy Heralda, właśnie. I w filmie miała być taka scena, gdzie Józef Goebbels rzekomo pastwił się nad nim i miał mu kazać na zamarzniętym jeziorze przepływać między jednym a drugim przeręblem, które były no, względem siebie w dosyć dużym dystansie i trzeba było jakby zanurkować w tej lodowatej wodzie i szukać ujścia i powietrza. Ja do dziś tego filmu nie odnalazłam, więc jeśli jakimś cudem ktoś z Was kojarzy tę historię, to ja będę bardzo wdzięczna o pozostawienie komentarza pod odcinkiem. Domykając opowieść o moich doświadczeniach z Willi, to chciałam jeszcze powiedzieć, że całość tego obiektu jest w ogóle osadzona w naturze. Ona jest w otulinie lasu. Ten las jest przepiękny, bogaty, duży. Ja go też trochę odbieram dosyć mrocznie, ale wydaje mi się, że jest to wrażenie wywołane głównie tym, co przywołuje na myśl sama sylwetka Józefa Goebbelsa. Natomiast no, sama natura jest tam rzeczywiście zjawiskowa i z autopsji wiem też, że las jest obszarem, gdzie można spotkać ekipy filmowe. Sama taką ekipę spotkałam akurat właśnie jak prowadziłam tam kamp, to były prowadzone nocne zdjęcia tam jakieś zdjęcia do horroru, dziewczyna w białej sukience, gdzieś uciekała między tymi drzewami i tak dalej. No więc to taka ciekawostka jakby Poza, powiedzmy, tą całą ciężką i duszną historią Józefa Goebbels'a. Ta podróż, jak o niej sobie myślę, z jednej strony była dla mnie czystą abstrakcją i też pamiętam, jak opowiadałam mojemu tacie, gdzie wylądowałam, to nie mógł uwierzyć. Natomiast ja podchodziłam do tego z troszeczkę większym dystansem i bardziej odbierałam to jako szansę jedną na milion. No, żeby przez jakiś dłuższy czas eksplorować taki obiekt i lokalne historie. A potem wróciłam do domu i gdzieś miałam w pamięci właśnie te wszystkie przygody. I, no i głównie to, co jakby z ludźmi tam udało mi się przeżyć. No. To tam na przykład pierwszy raz w życiu poczułam się językowo na tyle pewnie, żeby opowiedzieć żart po niemiecku. No i nawet ktoś się zaśmiał. Pamiętam też, że poznałam tam ludzi z Tajwanu, którzy w ogóle nie kumali, gdzie są. I ja byłam jednostką odpowiedzialną za to, żeby im jakoś koślawo tę historię opowiedzieć, co jest dla mnie dodatkowo śmieszne, bo ja z historii miałam zawsze banie, więc pani Boutryk z mojego liceum pewnie no, padła bez wrażenia, obserwując te moje próby jeszcze w języku angielskim, żeby uświadomić ludzi, gdzie oni w ogóle są swoją drogą. Myślę, że musieli przeżyć niezły, Niezły szok. No i co się dzieje teraz, i w ogóle dlaczego powstał ten odcinek? Temat willi cyklicznie się pojawia w mediach, nie tylko niemieckich, też międzynarodowych, i w ostatnich dniach nawet pojawił się w prasie polskiej, ponieważ wystrzeliły nagłówki: Willa zostanie zburzona. Problem tego obiektu jest, można by powiedzieć, tak duży, jak sam ten obiekt. Miasto Berlin jest aktualnie właścicielem tej posiadłości. No i zawsze była taka ogromna obawa, jeśli chodzi o sprzedaż willi, że może ona trafić w niepowołane ręce i powtórzyć w jakimś sensie swoją niechlubną historię. W jednym z artykułów, które linkuję wam też w źródłach, pada kwota 250 tysięcy euro rocznie. No i to mają być koszty ubezpieczenia i utrzymania tego kompleksu, które miasto ponosi rok w rok. Drugi, albo no może nawet bardziej taki podstawowy strzał przy sprzedaży Wili, to jest kwota 350 milionów euro, które należałoby z kolei przeznaczyć na renowację. Całego obiektu. No więc mówimy tu o jakichś niebotycznych sumach, które. No nie wiem, kto ma takie pieniądze w kieszeni. Jest to oczywiście koncepcja zrównania wszystkiego z Ziemią, i właśnie z tym łączy się teraz ta dywagacja na łamach prasy. Natomiast zrównanie wszystkiego z Ziemią to jest z kolei koszt 50 milionów euro, no co jest oczywiście niższe od wspomnianych wcześniej kosztów renowacji, no ale nadal. Uszczupla dosyć mocno kieszeń Berlina. Priorytetem z tego, co rozumiem, staje się dla miasta Berlina ponoszenie aktualnie tych kosztów rocznych, no które bardzo szarpią budżet. No i tak oto powstaje, no skoro nie sprzedać, skoro nie zburzyć, to powstaje nowy koncept. Miasto Berlin oferuje willę za darmo. No ale co się łączy z tym za darmo? Na ten moment w ofercie jest cały obiekt. Można sobie go po prostu wziąć. Oczywiście po uprzedniej weryfikacji, jakby tej no, słuszności zamiarów. Ale jeśli chcecie go sobie wziąć, to należy zobowiązać się wspomnianą kwotą, właśnie na renowację miejsca. No i tutaj koło się zamyka. No bo chętnego, który posiada 350 milionów euro, raczej Brakuje, no plus oczywiście te pozostałe sumy na bieżące utrzymanie. Coś czytałam, że policja miała zakusy, żeby się tam ulokować, ale no budżet jakby ich przerósł i tego nie dźwignął. To jest temat, który teraz ponownie wrócił na tapet. Robi się głośno. Myślę, że skończy się to tak samo jak za każdym razem, kiedy temat Willi wraca, ale no niestety podejrzewam, że ten czas, kiedy coś z Willą rzeczywiście trzeba będzie zrobić i podjąć jakieś decyzje wiążące, no, on nieubłagalnie nadciąga. Zdania są podzielone co do tych wszystkich rozwiązań, no bo patrząc zero-jedynkowo mówimy o zburzeniu bardzo namacalnego, potężnego symbolu Rzeszy, co brzmi oczywiście jednoznacznie i powinniśmy jednym głosem jakby krzyczeć, że powinien ten obiekt zniknąć. No ale jednocześnie słuchać głosy że to by była wówczas taka historyczna porażka i katastrofa, którą my ponieślibyśmy jako ludzie, jako ludzkość, nie robiąc z tym miejscem czegoś dobrego i sensownego. No, taką namiastką tego czegoś jest wspomniana walczula, która nadal działa, gdzie przychodzą dzieciaki i jakoś tam korzystają z tego miejsca, ale jest to działalność tak maleńka na skalę całego obiektu, że absolutnie nie możemy tutaj mówić, że ona Jakkolwiek pociągnie istnienie tego miejsca i będzie argumentem, żeby na przykład tego wszystkiego po prostu nie zburzyć. Jeśli chodzi o istnienie tego miejsca, to mi jest osobiście ciężko zachować jakiś obiektywizm, no bo chociaż krótko, to przeżyłam w tym miejscu dobry czas i też czas taki no, wyjątkowy, który mnie też w jakimś tam sensie zbudował. I mi daje to prawo myśleć, że istnieją jednak jakieś słuszne inicjatywy, które mogłyby tam zaistnieć, tak jak ta, w której ja brałam udział, natomiast no, na większą skalę, no i dałoby się jakoś odwrócić to, to, co niechlubne i zmienić na świeżą i dobrą stronę. Dobrym konceptem jest w mojej ocenie kierunek edukacja, czyli na przykład szkoła czy uniwersytet. Ja słyszałam hasła muzeum. O które walczą jakoś no, przedstawiciele kultury, ale szczerze mówiąc, to nie bardzo wiem, jak mogłoby to wyglądać. Z drugiej strony, jeśli willa zostałaby doprowadzona do stanu ze swoich lat świetności, to myślę, że bym była jedną z pierwszych osób, która pojechałaby tam i rzeczywiście zapłaciła każde pieniądze za bilet, żeby ją obejrzeć. No więc ciężko mi jest jakoś tak jednoznacznie zdecydować. Ja też mam osobiście dosyć duży sentyment w ogóle do budownictwa i ciężko mi jest sobie wyobrazić, że tego typu miejsce, no taki relikt niechlubnej przeszłości zostaje zrównany z ziemią. Na pewno będę ten temat mocno obserwować. Tak jak mówię, nie wydaje mi się, żeby to było ostatnie słowo i żeby willa miała już za chwilę zniknąć, czy też zostać sprzedana, czy komuś podarowana, ale. Ten czas się zbliża. No, jestem ciekawa też Waszego zdania, co z takim obiektem Waszej ocenie powinno się wydarzyć. Czy teraz, czy gdybyśmy mieli wehikuł czasu, to co powinno się z nim zrobić u podstawy, żeby nie doprowadzić do takiego stanu, jaki jest teraz. Jeśli chcecie zobaczyć to miejsce, co polecam z całego serca, to droga jest bardzo prosta. Willa znajduje się dosłownie kilkanaście kilometrów za Berlinem, a z Berlina dojechać można ze stacji Berlin-Gesundbrunnen. Tam się jedzie z jedną przesiadką i właściwie 40 minut i jesteście w Wandlitz, a z Wandlitz to już jest naprawdę kilka minut spacerem albo rowerem i jesteście na miejscu. Ja do willi zaglądałam kilka lat temu no 2009 to oczywiście był mój najdłuższy pobyt, ale kilka lat później odwiedziłam to miejsce sama. Natomiast na kanwie najnowszych rewelacji czuję się jakoś zmotywowana, żeby zorganizować kolejną wycieczkę. No i taką wycieczkę planuję najpewniej w czerwcu. Także no może wrócę z jakimś update'em do tego odcinka? Może czegoś ciekawego się dowiem? Może spotkam te twarze, które tam wówczas pomagały mi poprowadzić mój pierwszy w życiu camp? No i będę mogła coś wam więcej opowiedzieć. A tymczasem dziękuję za dzisiaj. No, trochę taki inny ten odcinek, jakoś taki, też mam ciężki głos, mam wrażenie. Ale powiem wam tylko na koniec jeszcze taki off-top, że wiem, że dałam ciała z regularnością odcinków. Bardzo chciałam się jej trzymać. No ale dobra, stało się i teraz na otarciu łez pewnie głównie moich, zapowiem wam, że mam nagrane dwa odcinki z bardzo wyjątkowymi gośćmi. Już się ich nie mogę doczekać. Te odcinki się montują. No i z przyjemnością wypuszczam je na światło dzienne na dniach. Na dniach pewnie jeden, chwilę później drugi. Także mam nadzieję, że jeszcze jakąś szansę w waszych uszach i oczach mam. Wyczekujcie tych odcinków, bo będzie bardzo ciekawie. No i tyle na dzisiaj. Żegnam się z Willą. Mam nadzieję, że odwiedzicie to miejsce i że jakoś obudziłam waszą ciekawość. No i co? Danke für heute. Tschüss.